W poprzednim odcinku to coś, nie wiem co to jest w sumie, groziło mi. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda mi się dowiedzieć się, kto to taki. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy w tym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek, uciekając przed tym, nie wiem, strasznie burza wali, jak słyszycie w tle, więc jesteśmy ciągle pod odstrzałem. On ciągle gdzieś siedzi i mnie pewnie szuka ten coś. Jak widzicie, mamy skrzynki, w których totalnie nic nie ma, więc musimy coś tutaj ogarnąć. Ale zanim będziemy to ogarniać, koniecznie zostawcie łapkę w górę, załóżmy 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał Spalionowa. 7000, myślę, że jesteście w stanie wbić, bo jesteście w końcu kozakami, więc 7000 łapek w górę i wlatuje. Jak ta burza ciągle wali, co jest grane? Dobra, słuchajcie, musimy się gdzieś tutaj wydostać na górę. Będziemy potrzebować na pewno jakichś rzeczy, które posłużą nam do po prostu ocalenia się tutaj, bo totalnie nic nie mamy, jak widzicie, puste skrzynki. Więc wylatuję tam w górę. Jak widzicie, nie dokończyłem tego dachu też nawet tutaj, co mnie chronił, bo nie miałem kiedy, w sensie... O kurczę, czekajcie, te drzwi były zamknięte? Jak ta burza wali ciągle! Ej, palion tam jest na górze. Dobra, czekajcie, idziemy tam gdzieś do niego. Dobra, wychodzę stąd, ale... Paweł! Halo! Pawełek! Co ty tu robisz? To wygląda tak. Wszystko, wszędzie burza bije. No wiem, że wszędzie boli. Burza, właśnie słyszę ciągle. Nie ma Dave'a, nie wiem gdzie jest Dave. Co? Bije burza. Boli. Ale czemu nie? Bije burza. Boję się. Ej, bo my Dave'a tu ostatnio zamknęliśmy i go tu nie ma. Miał czerwone oczy wtedy, pamiętasz? Ja w gołę kręcił, jakbyś... A ty dostałeś tym piorunem? Blisko było. Dobra, to Paweł, chodź, znajdziemy Dave'a. Stary, bo patrz, co ja tu zrobiłem. Ja sobie tu zrobiłem taki bunkier, ja uciekałem przed tym czymś, co tam tymi piorunami wali, patrz. O, to jest. No bunkier sobie zrobiłem. Super bunkier, naprawdę. Też mi się podoba. Tylko jest jeden problem w tym bunkrze, jest jedna wada, ale mam... bo on nie może słyszeć, ten ktoś, kto nas torturuje. Jak on tu na górze rozleje lawę, to ja jestem w tarapapatach. Nie mam jak uciec. Więc to jest jedyny minus tej kryjówki, ale ogólnie poza tym jest mega fajna, bo jest nisko. Tam pióruny przynajmniej nie sięgają, wiesz? O to chodzi. Wyjście tam jakieś. Co? Chcę jakieś wyjście stamtąd potem. No ja się flakiem rzucam na górę, no ale dobra, to nam wystarczy. Dobra, chodź, idziemy znaleźć tego Davisona, bo... Ej, to ty postawiłeś tą tabliczkę, ona tu była, czy nie? Nie. O kurcze, nie gadaj, że on... Ej, kolejna jakaś! To wasz koniec! Co jest grane? Palionowo, kres. Nie, no. Potężny B przyszedł. Stary, to chodzi o tego potężnego B. Nie, no, to on jest straszny, stary, ja nie wiem... Ale dobra, burze ucichły. Co jest? To... Co on robi? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? On tu gdzieś jest, stary. Wyciągaj ten słowik. Kurde, a zaraz zamknąłem drzwi ci przed nosem. Stary, ale dostałem petardę w ogóle. Nie mogę nic jeść. O, teraz. Ty, zginę zaraz. Dobra, przeżyłem. Ja nie mogę. Pa. Ale jeden cios i mnie... Nie. Chodź do środka. Co on robi? Stary, mam dwa serduszka mam. Ja jestem tu na strzała. Więc ja się muszę schować, stary, ale on ciągle wie, gdzie my jesteśmy, tak być nie może. Dlaczego on tak robi? Stary, biegniemy od razu. Dobra. Biegniemy. Za mną! Teraz! Dobra. Jezu, co tu jest krew? Co jest? Szybko, biegnij za nim. Ale gdzie mam biec? Ja biegnę przed tobą. Dlaczego ja przed tobą biegnę, skoro ty miałeś mnie kierować? Szybko uciekaj, proszę, szybko. No, biegnę. Ty! No, ale burze walą tam po górze. Ale zarymowałem. Chodź. Ty, ale to jest ryzyko, bo to jest dużo wełny, stary, on tu może nieźle to spalić. Zdążyliśmy. Dawaj do męskiego. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Co to jest za baza? Co tu jest? Nie, to było jakieś straszne rzeczy to były, ale już nie ma. Ale mówisz, że on tu nas nie dorwie? Nie, nie dorwał nas! Nie mogę kliknąć. Stary, ona tylko tam, ona chyba tylko na takim niskim poziomie, jak ja mam tą bazę, nie wali, bo ja tam ani razu nie dostałem piorunkiem. Strzela strasznie ten. Ała, zginąłem. Nie. Czyli tak. On czeka przy wejściu, czekaj. Biegnę do ciebie. Nie, kurde, dostałem też. Kurde. Ty, bo tu się pali, uratuję przedszkole. Żeby ja małe nie dzieci mogę. Miały gdzie spędzać czas. Czekaj. Czekaj, biegnę. Gdzie ty biegnę. Jesteś? Biegniesz do mnie, ale nawet jak jesteśmy w budynku, to jesteśmy w niebie. Stary, patrz na tą kaczkę. O kurde. No patrz! Te kaczki nie da się zniszczyć. No. O, pykło. Ej, ja nie wiem gdzie się schować, wiesz, że nie mamy się gdzieś schować. Ty, tu coś przebiegło!
Tam, faktycznie. Widziałeś to? Widzisz, kolejna. Ty drugą kaczkę torturuje. On tu jest na tym. O. Ty, nie wiem, czekaj, gdzie on jest teraz. Ej, patrz na kaczki. Patrz na kaczki. Oła, kurde! O, no to żeś się popatrzył na kaczki. No, oła, gratuluję. Nie no, stary, musimy coś z tym zrobić. Ale Dave'a... Ja pierdziele. Co, proszę? Co tu się wydarzyło? Dlaczego to tak wybuchło? Nie, zniszczone. Ale jest Dave naprawić na serwerze, czy on gdzieś jest, czy musimy go znaleźć, stary? Trzeba naprawić, to już nie jest śmieszne. Słyszysz to? Co? To ten otwieranie się drzwi. A otwierają się główne, no? Tak, bez przerwy. No, dobra, walić tym przez kole, wracajmy, szybko. Szybko, szybko. No, oła, no, no nie, bez, nie. Bez przesady. No nie, ale zwalną double chyba killa, ty. Chyba, ja też chyba zginę. Ty do wody szybko, przestań się palić. O, o dobra, przestałem. O, dobra, przecież dwa serca. Gdzie biegniemy, ja no, bo ja... Wow, ale... Creepera. Czemu głowa creepera? Co jest grane? Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Ale gdzie jest Dave? Gdzie? Nie no, ale bardzo... Ja nie wiem, wiesz co? Dawaj, będzie klimatycznie, chodźmy do zamku szybko. Jo, dawaj. Nie, tam jest, to jest ryzyko duże tam iść, szczerze mówiąc. Chodź. Ale dobra, no nie, chodź. dawaj. Tam jest, to jest tak duże, że on się nie połapie. No ale pioruny walą w najwyższy punkt na mapie. A tak się składa, że poza kościołem to właśnie ten zamek jest największym punktem na mapie. Ale pójdziemy gdzieś w podziemia. A, dobra, ej, to jest dobry plan, w lochy możemy zajść. O, ty, właśnie. W borowika walną, na moich oczach. Borowika. Borowiak taką bombę dostał teraz. Gdzie ty jesteś? Oła, kurde. A ty jesteś, patrz za mną, dobra, chodź. Ja wiem, w które miejsce, chodź, bo ja tutaj kiedyś z Dave'em robiłem takie ukryte przejście. Chodź. Biegnę. Tu? Stań w rogu i ciśnij wróg. Oła. Idź na dół. Ciśnij wróg. No tak, no ale dobra, zostaliśmy się tu na dół. Dobra, i tu za obraz, chodź. Ja nie mogę, jakie przejście! Nie, to się nie dzieje naprawdę, stary! Nie, Ej, faktycznie! Ej, zginąłem! Nie, widziałem to. Jak, co on chłop robi? Biegnę, ale biegniesz do ciebie, spokojnie. Już dobra, lecę. Dobra. Ty, on tu wali piorunami, to jest stary, dalej za nisko. No zginiesz. No nie, no wychodzę stąd, bo tu jest zbyt niebezpiecznie. Gdzie biegniemy? Ja nie wiem, gdzie się ukryć, bo tu nie ma miejsca w ogóle. No ja też nie wiem, tu w sumie... No a jakbyśmy... Ty, a może pod latarnią najciemniej, chodź w borowika. Gdzie? W borowika. Na szczyt. Na szczyt? No, może, nie wiem. W sumie nie wiem, gdzie tu się ukryć. Stary, a co by się stało, gdyby on podpalił tego emeralda, co tu jest w tym zamku? Nie, lecę, jakiego emeralda? No ten taki, to ten otwór taki na świat. Ja do ciebie to... pójdę, bo... Ty, Manticora jestem... tu lata, czekaj, dojadę, a nie mogę, nie mam łuku. Znaczy, nie mam strzał. Czekaj, jak nie, skoczy, stary! Latająca co? Głowa creepera tu jest. Ty, patrzcie się na mnie. Czekaj, lecę. Czekaj, ja już jestem u góry, poczekaj. Chowam się za pochodnią, nie widzi mnie. Padłem sobie, ale już lecę on do góry. On jest w magazynie, gdzie ty jesteś? Ja próbuję wejść na samą górę borowika, tak jak chciałeś. Ale to mnie tam nie ma. Dobra, to też tam idę, czekaj, idę. Na samej górze borowika jestem. Dobra. Mówić. Ty jest wyjście jakieś? Nie ma. A ty jesteś tam w środku tego borowika, czy na zewnątrz? Nie, u góry, na zewnątrz. Kurczę, jak ty tam wlazłeś, czekaj. No, flakiem. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, czekaj, oła, idę do ciebie na górę. No widzisz, mówiłem o nim, że on tu jest. Dawaj, uciekaj, śnieżkami do nas wali, pan się zaśmieje. On to jest opluzie nas dawaj, w twarz. Ale będziemy latać, pan. Wow, ale patrz, jak pierdyknął w ten. Chodź szybko. Borowika. Walić borowika teraz. Musimy iść, ale ja nie wiem. Mam plan. Chodź, Jaki? Nie, stary, on wali we mnie piorunami. Oła, ty, widziałem, że dostałeś. Dobra, chodź, gdzie ty jesteś? To przecież no, biegnę. Do szkoły? Dobra. Zaraz zobaczysz. Masz plan? Dobra. Chodź. Nie! Czekaj, muszę go pokonać. Pokonałem go. Ty, no nie, zbagował blok! Aaa! Ty, on zniszczył ten blok! Faktycznie, szybko. On tymi piorunami potrafi to niszczyć. Biegnij, uda nam się. Nie wiem, jaki masz plan totalnie. Szybko. Tu? Tu? Aha, mówisz o tym. Tu. No ja wiem, sam to wybudowałem. Dobra, wchodzę. Dobra, chodź. Dobra. Ty, tam są pochodnie. On chyba idzie za nami. Biegnij. Idzie, widzę kroki, stary. Biegnij! Oła! Kurde, zginąłem.
Widziałem, że dostałeś, ja omijam te pioruny. W miarę możliwości. No nie, tak być nie może, stary. Czekaj, dobra, no ja. Spotkajmy się w banku, spotkajmy się w banku. Musimy w sejfie się, kurde, schować. Myślisz, że to jest bezpieczne? No, ten tunel prowadzi do głównego sejfu. Testowaliśmy, no to jakiś inny taki randomowy. Ej, tu jest tabliczka. Ja ha, pisze na niej. Tam gdzie są kible, to tam u góry można się gdzieś schować, wiesz gdzie? Wiem. Dobra, no to spotkajmy się w banku w kiblu. Ty będę na dole. Jesteś na dole? Co tu się wydarzyło? Czekaj, no ja jestem... W banku jest. No, staram się tam dotrzeć. Dobra, ale idę do ciebie. Zamurowany jest ten. Tak, ja już kopię. Chodź. Dobra, widzę cię, dobra. Nie, niby killów mam, kurczę, zenchantowany na maksa, on tak wolno kopie, teraz tak się okazuje. Dobra, cześć. Udało się. Oła! Coś dostałem, uderzyło mnie coś. Biegnij! Dobra. Biegnij, zamykaj! Zamykaj! Zamknąłem i... Nie ma szans, nie przejdzie. Na razie... Który? W tym? Dobra, i na shifcie. Dobra. Ja czuję, że to się zaraz otworzy. O! Kurde, trwa, dawaj, no on na pewno wie, że tu jesteśmy, no dawaj. Nie, zauważył, jak to się otworzyło tak nagle. Kurde, znowu dostałem, ja jestem jakąś marionetką. Czemu on ciągle w ciebie wali? Co jest z nim tak? Może on się zdenerwował o to, że ty chcesz Dave'a znaleźć. Dawaj. Tędy. Tu? Czekaj. Oła, nie, dostałem. Nie. To damskie? Nie, do męskiej, dawaj. Tu, kurde, par. Jestem. Czekaj, bo ja nie wiem. Do góry. Dobra, już idę tam, musiałem zjeść. Dobra, idę na górę, no. Ale dziwne miejsce. Czekaj. Co to jest? Obsydian, no. Masz. No, dawaj, zamkniemy go. Dobra, nie wejdzie tu. No jak nie, tu wejdzie. Jak on wali piorunami, myślisz, że latać nie potrafi? No tak, jego... Nie, on tu jest! No! Teraz nie wyjdziemy stąd. O, rozwalaj tylko tego bloka. Dobra, stary, proponuję, żebyśmy poszli po prostu do tego mojego bunkru. Bo tam, tylko w tamtym miejscu dobra, nie jest tam ja nie byłem tam nigdy, ale dobra. To jest jedyne miejsce, w którym on nie jest w stanie mi piorunem dosięgnąć, bo te pioruny nie... Ale pełny speed, flak. Dobra, flak, lecę. O kurde, woda. Nie, no ziemniaka sobie wziąłem do łapy. Jeszcze mnie to zombiak torturuje. Dobra. Dobra, no już jestem blisko. Dobra. Jesteś w środku? Które to jest? No chodź, tu do środka. Jak masz tam jakąś jedną bazę, to... Musimy się ostatecznie schować gdzieś, bo kurde, my nie przeżyjemy tego. No, ale to jest jedyne miejsce, w którym póki co on nie jest w stanie mnie dosięgnąć, bo to jest za nisko. Nie daje nam spokoju. Chodź, dobra. Idę. Dawaj, skacz na dół. Dobra. Zgaś lampkę tylko. Mówisz? Dobra. Nie! No jak to jest możliwe? A ja... Nie, on chyba... Zginąłem! On to odkrył. To jest koniec. Stary, ja wiem dlaczego. To wszystko przez te jego bloki. Ja miałem ten jego blok w ekwipunku. Nie. Serio, musimy się pozbyć tych bloków. Dobra, stary. Musimy się pozbyć wszystkich bloków na palionowie. Może to coś pomoże. Te jego czerwono-czarne bloki, stary. Dobra, ja w tym momencie kończę, bo ja teraz mnie nie znajdzie. Już jestem w mojej willi. Więc dobra, trzymasz się tam jakoś? Spotkajmy się gdzieś później, ale dobra. W tym momencie kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro o godzinie 19:19 na kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję, że znajdziemy sposób, jak pokonać to coś, tego wielkiego B, czy kimkolwiek to jest. Wielki B. Dziękuję, on jest bardzo B. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do jutra, na razie. Pa.